Mam jedno krótkie zdanie, które szybko podzieli grupę odbiorców. Europa jest księżycem. Jedni powiedzą, no jest i na tym zakończy się dyskusja. Inni stwierdzą, że mówi to jakiś niedouczony kretyn. Znajdą się tacy, którzy podejmą wyzwanie i sprowadzą to do dyskusji filozoficzno-politycznej, obwiniając za taki stan rzeczy nielubioną przez siebie partię. Obiecałem sobie skomentować sytuację polityczną związaną z atakami na CD Projekt i Cyberpunka, a także przy okazji wyszła sprawa z infantylną próbą obrony lootboxu. Well, first, we don't call them loot boxes. I think that was whatever term you wish to apply to them. Do you consider them ethical? So what we look at as surprise mechanics. But I think it's important to look at this. So. Niestety, wszystkie te przyjemności muszą zaczekać. Ostatni tydzień był dla mnie niesamowitą przygodą, która niestety jeszcze daleko jest od zakończenia. Mam wrażenie, jakby ktoś zapisał mnie na zawody w zjeżdżaniu nago krakiem po świeżo ściętym pniu drzewa z jednoczesnym udziałem w konkurencji rozbijania lodowych bloków głową. Na moje nieszczęście zadanie trzeba wykonywać symultanicznie, a bloki okazjonalnie nadlatują z różnych stron, więc niekoniecznie jest opcja do szybkiego wymigania się z przynajmniej jednej konkurencji. To trochę tak, jakby Blaskowicz codziennie rano wstawał z 15% HP i miał walczyć z SS-manami wyłącznie za pomocą rękawic bokserskich, które z jakiegoś powodu były na stałe przywiązane do jego głowy. Więc jeśli kiedykolwiek choroba sprawiła, że zacząłeś przypominać ofiarę stałej przemocy domowej, to zapewne wiesz, o czym mówię. Podobne przypadki będą dotykać ciebie i twoich załogantów w oceanicznej grze kosmicznej Barotrauma. Wiem, że opis brzmi jak próba zebrania kilku swoich ulubionych rzeczy w rożku na lody, ale trudno opisać to z większą precyzją. Europa jest księżycem, krąży wokół Jowisza, a na dodatek sprawia, że na samo wspomnienie u producentów programów dla Discovery wilgotne robią się nie tylko dłonie. Istnieją przekonania, że pod pokrywą lodu na Europie znajduje się ocean. Jak wiadomo, tam gdzie jest woda, istnieje także szansa na życie. I w tym miejscu mokrze robią się nawet twórcy powieści i sci-fi horrorów. Jakby kogoś to ciekawiło, to link do notatki z NASA dodam do opisu tego filmu. Podobny setup wrzuca nas gra. Ludzkość dotarła do mało przyjaznego miejsca i próbuje je sobie urządzić, ale przede wszystkim próbuje na tym zarobić. Samotnie jako kapitan w towarzystwie botów lub z grupą znajomych trafimy na pokład jednej z wielu dostępnych wojskowych łodzi podwodnych. Choć tytuł wskazuje, że będziemy mieć do czynienia z chorobą dekompresyjną, wody Europy przygotowały nam wiele finezyjnych okazji, by umrzeć. Gra ma dość specyficzną grafikę i animację. Z jednej strony sprawia wrażenie taniego wykonania, z drugiej daje dziwne poczucie absurdu znane z Monty Pythona. Choć mechanika przypomina próbę sterowania padliną kota przy pomocy sznurka, to w tej grze sprawdza się to wyjątkowo dobrze. Ubisoft wykorzystało podobną technikę w pojazdach z Ghost Recon Wildlands i wszyscy wiemy, jak przyjemne to było doświadczenie. W Barotraumie nie tworzymy swojej postaci, choć możemy w specjalnym edytorze. Bardziej przyjmujemy odpowiednią rolę. I tak możemy zostać kapitanem, mechanikiem, elektrykiem, lekarzem, oficerem porządkowym oraz asystentem. Profesja daje nam boosta w punktach potrzebnych do wykonania określonych zadań. Im częściej wykonujemy określone zadania, tym wyższy poziom w tej dziedzinie zyskuje nasza postać. Niektóre zadania będą wymagać określonego poziomu umiejętności, dlatego nawet przy ograniczonej liczbie załogi lepiej zawołać specjalistę niż brać się za cudzą robotę. W grze z załogą, czy to żywą, czy to sztuczną, komunikujemy się za pomocą skrótów. Wystarczy wybrać odpowiednią osobę z menu, zaznaczyć czynność, jaką ma wykonać i komunikat trafia do niej w formie tekstowej. Taką wygodę zawdzięczamy headsetowi, ale że Barotrauma stara się chodzić w butach dorosłych survivali, intercom chodzi na baterie, które zwykle rozładowują się zaraz po pierwszej misji. Ale nie martw się, to i tak o jakieś 20% dłużej niż przeciętna długość życia pojedynczego załoganta. W Barotraumie będziesz umierać i będziesz to robić często. Każda śmierć będzie miała swoje korzenie w jakiejś bohostce, którą przeoczysz albo zostawisz sobie na później. Brak doświadczenia i zwykły pech sprawiają, że horrorowaty soundtrack rozpocznie swoje brzmienie zaledwie chwilę po opuszczeniu pierwszego przyjaznego portu. Gra online dopuszcza respawn, lecz równie dobrze nurków można by było puszczać do oceanu w trumnach. Respawnowa łódź zwykle ma energię wystarczającą na jakieś 500 metrów podwodnej eksploracji. Gdy padną akumulatory, zaczyna się chaos i próba dopłynięcia do łodzi podwodnej na ślepo. Nieuzbrojony i niedoświadczony nurek ma nikłe szanse na przeżycie, szczególnie jeśli po drodze napotka jakieś głębinowe stworzenia. Potworów jest sporo i nawet najmniejsze mogą wyrządzić sporo szkód. Nieszczelność łodzi w jakimkolwiek innym miejscu poza komorami balastowymi sprawi, że cała jednostka zacznie iść na dno. A szczególnie często będzie się to zdarzać, gdy zostanie nam zaledwie kilka metrów do dokowania. Barotrauma czerpie szczególną satysfakcję w pamiętaniu o czynnościach, które w innych grach zwykle są automatyczne. Nie wymieniłeś butli w skafandrze i masz go na sobie? Za chwilę zaczniesz się dusić. Wystrzeliłeś całą amunicję? Lepiej znajdź spokojne miejsce, by pojedynczo przenieść naboje do komory rewolweru. I przez to gra nie daje wiele miejsca na błędy. Łódź sama się nie zadokuje, trzeba ją w miarę precyzyjnie poprowadzić do śluzy. Tak samo trzeba pilnować zasobów. Szczególnie, że nie w każdym porcie będzie można je odnowić, a średnie i małe jednostki nie posiadają możliwości recyklowania materiałów, ani ich drukowania. Jakby tego było mało, możliwe jest odpalenie gry ze zdrajcami. Takie osoby mają zrobić wszystko, by misja zakończyła się niepowodzeniem, a najlepiej, żeby żaden członek załogi nie przeżył. Zdrajcy na początku gry dostają dwa słowa wywoławcze i dwa słowa do odpowiedzi.
Nie ma wiadomości prywatnych, więc dobrze jest nasłuchiwać, kiedy zostaniemy wywołani przez partnera. Chociaż uważam, że w ten tryb najlepiej grać z przyjaciółmi. W randomowym składzie zwykle panuje zbyt wielki chaos i nawet bez udziału zdrajców łódź idzie wyjątkowo szybko na dno. Gra wymaga dobrej współpracy, organizacji i doświadczenia. Ma spory fanfaktorowy potencjał, jeśli gracze luźno podchodzą do przegranej, lub może być dobrym sprawdzianem dla umiejętności organizacyjnych. Można się wtedy pokusić o większą jednostkę, skanowanie dna w poszukiwaniu rzadkich surowców, które mogą przełożyć się na większą samowystarczalność. Gra ma elementy craftingu i czasem trzeba będzie poświęcić jedne surowce, by wykonać inne. Bardziej rozbudowanymi klasami jest inżynier i medyk. Te dwie profesje wymagają dobrej znajomości surowców, wspomnianego craftingu, a także w przypadku elektryka podstaw logiki, gdyż łódź można usprawnić, o ile umie się poprowadzić odpowiednie okablowanie. Tytuł skierowany jest do tych, którzy lubią survivale, ale i mają w sobie coś z masochistów. Widać, dla tego typu odbiorców powstaje coraz więcej tytułów. Niestety ma stosunkowo wysoką cenę do giftowania. Mimo że 70 zł ujdzie za taką regrywalność, jaką otrzymujemy, to mimo wszystko zakup i namawianie znajomych uzależniałbym od promocji. Za 50-60 zł można śmiało brać nawet w pojedynkę. O czym trzeba pamiętać, to to, że gra jest jeszcze w Early Access. Środkowej części mapy jeszcze nie ma. Choć wątpię, żeby to był problem, bo wielu śmiałków kończy swoją przygodę na zewnętrznym pierścieniu mapy. I to była Barotrauma, gra, w której będziemy mogli zapolować na mityczną bestię i próbować przeżyć, by opowiedzieć historię o tym. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, to daj łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli ci się nie podobało, to łapka w dół jest zaraz obok. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.